Siema. A więc, brunetki, blondynki, rude czy szatynki? Moja pani by mnie zabiła, jakbym inaczej powiedziała, że nie blondynka. Oczywiście, że blondynki. Zdecydowanie brunetki. Nie powiedział coś innego, to by żona mnie odwiedziła. No zdecydowanie blondynki. Czy jesteś zadowolony ze swojej gry w TKS-ie? Zdecydowanie do poprawy. Jestem, chociaż wiele jeszcze muszę poprawić. Raczej nie. Ponieważ za mało trenuję. Dla którego z was przychodzi tyle dziewczyn na stadion? No zdecydowanie dla kierownika, bo on tu ma największe od nas powiedzenie. No, oczywiście dla Kazia. I dla kogo innego. Wydaje mi się, że trzeba zobaczyć dla chłopaków, którzy nie mają partnerek. I to dla nich najbardziej. Z kim najlepiej dzisiaj gra na boisku? Podejrzewam, no, albo nie podejrzewam. Z Czabajem, bo z nim się znam od kołyski. Zdecydowanie Dariusz Tumałecki, dlatego że się bardzo długo znamy, patrzymy od zawsze, można powiedzieć. Na boisku najlepiej się rozumiem z Zikiem, na środku obrony. Czy masz jakieś zwyczaje, rytuały związane z przygotowaniem do meczu? Ciężko tak na szybko powiedzieć, ale z tego co ostatnio zauważyłem, to staram się zawsze siadać w szatni, przynajmniej jak gram u siebie, na tym samym miejscu. Nie, nie szczególnie. Raczej skupiam się na tym, co ma być. Ogólnie nie mam żadnych. Czym dla ciebie jest dobry trening? Dobry trening dla mnie to jest, gdy czuję satysfakcję z tego, że zrobiłem to dobrze. Dla mnie dobry trening jest wtedy, kiedy trenujemy tak, jak chcemy zagrać mecz i kiedy schodząc z boiska nie mam sił, jest dobra pompa. Dobry trening. Dobre pytanie. Tak, żeby się dobrze spocić i go czuć później w kościach. Kto z piłkarzy GKS najbardziej lubi zakładać dziury? No to jest konkurencja. Gabryś albo Rzepka. Oni to lubią. Tutaj też wskażę na Darka Małeckiego. Zdecydowanie. No i Kaziu. Oj, zdecydowanie to jest Kaziu, który na lewej obronie ma, nie ma sobie równych. Jakie odczucia co do pingu, akcji kibicowskiej, typu flagi i tym podobne? To jak najbardziej na tak. Trzeba oddać szacunek chłopakom, bo robią fajną robotę. Jesteśmy za to wdzięczni. Także szacun chłopaki, wzór. Ja jestem osobiście pod wrażeniem tego, jak chłopacy tutaj się starają, że nas dopingować w każdym meczu, jak gram u siebie i na wyjeździe. No dla mnie to jest dobry Bayern, tym bardziej na klasie B, a więc szacun dla was chłopacy. Jestem bardzo zadowolony z takiego dopingu. Czy świętujecie jakoś szczególnie po zwycięskim meczu? Jeśli tak, to w jaki sposób? Świętujemy wspólnym kołem na środku boiska, gdy udało się wygrać mecz. Oczywiście jedno piwo i do domu, do żony, do dzieci. Nie mam jakiegoś zwyczaju, po prostu jest spontan, jest radość. Której drużynie kibicujesz poza GKS? Jeżeli chodzi o ligę polską, oczywiście jest to Lech, a poza, no to Chelsea. Pytanie oczywiste, chyba większość wie, że jestem fanem Manchester United. Od zawsze i na zawsze. Poza GKS-em kibicuję drużynie Realowi Madryt, zdecydowanie. Największy dowcipniś w szatni. Wydaje mi się, że Karol Tomczak, dobry ma dowcip. Tutaj jest dużo dowcipnisiów, chociaż najbardziej to jak w chmurze jest Marcin Wojciowski, nasz bramkarz. Wszyscy są poważni, nie ma dowcipnisiów. Piłkarz, na którym się wzorujesz. Nie mam jakiegoś ulubionego wzoru, ale odkąd zacząłem grać na środku obrony, to patrzę na grę Sergio Ramosa. Jest tylko jeden dla mnie wzór, Buffon. Na nim się wzoruję od samego dzieciństwa. Jeśli patrzeć na pozycję, na której gram, na szóstkę, to na pewno Paul Scholes, zawodnik Manchester United. Nieobecny, tylko były już. Największe marzenie związane z GKS to wytrzymać do końca z GKS-em, do końca, aż po grób. No to wydaje mi się, że teraz na pewno awans do kolejnej klasy rozgrywkowej. No i później kolejny awans. Awansować jak najdalej. Jak najdalej się da, na tyle, na ile siły nam pozwolą. Awansować dopiero do A-klasy, później do okręgówki. Mateusza Andrzejewskiego jako kierownika najbardziej cenię za to, że jest. I że robi tą dobrą robotę. A kto to jest Mateusz Andrzejewski? Nie znam gościa. Za to, że się tak angażuje w pracy na boisku. Które mistrzostwo świata w piłce nożnej pamiętasz jako pierwsze i co najbardziej zapadło ci w pamięci? Pierwszy mistrzostw chociaż nie pamiętam, chociaż najbardziej, które zapadły mi w pamięci, to było mistrzostwo świata 2014, jak Niemcy wygrali z Brazylią 7-1. Oczywiście żadne, ponieważ w żadnym nie było Polski w finale, także żadnych nie pamiętam. Z tego co tak pamiętam na szybko, to kojarzy mi się Francja 9-8, ale to głównie z tego, że
była taka gra na komputerze, gdzieś tam zaczynałem sobie grać, Francja 9-8 i dla tej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki.